Witam w kolejnym odcinku nietypowo G&G i pistolet maszynowy UMP. Dobra. No czy właściwie G&G go nazwało UMG. Ale w oryginale to był UMP, więc tego nazewnictwa będę się trzymał. Żeby się dostać do pudełka, trzeba troszeczkę więcej kombinowania. O, nie jest tak łatwo. No, mam oczywiście tutaj w pudełeczku instrukcję, prospekcik, to akurat G&G. Wiele razy już pokazywało, że nawet tak prostą rzecz potrafią zrobić naprawdę na niezłym poziomie. Zobaczcie, wszystko świetnie wytłumaczone na obrazkach, nawet jeżeli ktoś nie będzie znał angielskiego, no to obrazki są no nawet dla tych z niższym IQ zrozumiałe, także w tej kwestii naprawdę G&G robi bardzo dobrą robotę. Instrukcje mają przygotowywane konkretnie pod dany model. To jest już taka polska wersja dokładana, która musi być, ale nikogo nie interesuje. I takie małe pudło. Mamy tutaj pistolet maszynowy. Takie cudo, UMP. W komplecie mamy magazynek typu High Cap o pojemności, myślę, z 300 kulek to tu wejdzie spokojnie. I w komplecie jeszcze G&G daje nam dwie szyny RIS, ponieważ zobaczcie, że mamy tutaj miejsce, w którym sobie możemy te szyny przykręcić. Ale nie musimy, więc kwestia tylko, czy nam będą potrzebne, czy przykręcam obie, czy pojedynczą. No i mamy oczywiście jeszcze śrubki do tych szyn i wyciąg. To wszystko odłożymy. Sprawdzam, czy jeszcze czegoś nie dali, ale nie. To wszystko odkładamy. I zajmiemy się pistoletem maszynowym UMP. To nie jest karabin, to nie jest karabinek, to jest pistolet maszynowy. Nietypowy, ponieważ z założenia pistolety maszynowe są na amunicję pistoletową, stąd zresztą nazwa, i zwykle tą amunicją pistoletową jest kaliber 9 mm Parabellum. UMP jest w oryginale oczywiście na naboje kalibru 45, czyli na bardzo mocną amunicję. Patrzę, ale chyba nie ma oznaczeń, ma jedynie oznaczenia G&G. Tu mamy oznaczenia G&G i taką blaszkę z numerem seryjnym danej sztuki. Natomiast sam pistolet właśnie jest na tą amunicję. Nie ma. Tylko 6 mm. Nawet nie dali oznaczenia, że to jest 45. Ale możecie sobie porównać na przykład z magazynkami od dowolnego. ARPA, to jest magazynek od ARPA, czyli teoretycznie ARP jest to wersja na 9 mm Parabellum, a tu my magazynek mamy na 45.
Tak więc mimo, że i to są oczywiście magazynki airsoftowe i są to pliki, nawet tutaj te wymiary się już, zobaczcie, że dość znacząco różnią. Także uprzedzając pytania, niestety magazynki od UMP nie pasują do ARPA, nawet tej samej firmy, czyli GNG. No i niestety w drugą stronę również to nie pasuje. Także niestety te magazynki nie są wymienne. A mówię o tym, ponieważ wiele osób się nad tym zastanawiało i nawet kilka osób pisało do nas z tym pytaniem. Także rozwiewam wątpliwości. Magazynek do UMP pasuje tylko i wyłącznie do UMP. Nigdzie więcej. Co jest w tym nietypowego? Nietypowy jest właśnie kaliber, ponieważ pistolety maszynowe bardzo rzadko są produkowane w tym kalibrze. Zwykle są to pistolety maszynowe w kalibrze 9 mm. Właściwie najbardziej znanym pistoletem maszynowym w kalibrze 45 jest Thompson, czyli Tommy Gun. I on zapewniał naprawdę mega dużą siłę ognia, ponieważ jest to bardzo potężny kaliber o bardzo dużej sile. Niezbyt dużej penetracji, ale jednak ma to ogromną siłę. Amerykanie bardzo lubią 45, stąd niesłabnąca popularność Colta na rynku amerykańskim. I co ciekawe, w oryginale jest to, jak pewnie da się zauważyć, pistolet maszynowy firmy niemieckiej Heckler & Koch. No i w latach 90. firma Heckler & Koch postanowiła opracować nowy pistolet maszynowy. I broń ta już z założenia miała być na rynek amerykański, gdzie zresztą szukano właśnie na wyposażenie służb pistoletu maszynowego w bardzo właśnie w nietypowym kalibrze 45. Chodziło też o broń tańszą niż MP5, no i chciano wymienić MP5 ze względu na to, że słabszy kaliber, no i MP5 jest jednak dość starą konstrukcją. W 99 roku zaprezentowano gotowy model, który otrzymał nazwę UMP i broń była w dużej mierze wykonana z polimerów. Miało to być tanie w produkcji. Większość części była wykonana właśnie z mocnych polimerów. Komora zamkowa, komora mechanizmu spustowego, magazynki, kolba, łoże, chwyt przedni, to wszystko w oryginale było wykonane z polimeru. Jak widzicie, tutaj również jest tworzywo sztuczne. Tak więc nie ma replik UMP Full Metal. Chyba, że jakiś Chińczyk zrobił, bo mu się pomyliło. Było tak kiedyś z G36, ale z UMP chyba to się jeszcze nie zdarzyło. Uproszczono również zasady działania UMP. UMP strzela z zamka zamkniętego, ale zamek jest również zamkiem swobodnym. Najprostszy mechanizm działania w kalibrze 45 ACP całkiem nieźle się sprawdza. Potem oczywiście wyszły wersje na kaliber 40 SW i 9 mm Parabellum, ale głównie chodziło o rynek amerykański, no i właśnie kaliber 45. Co zresztą jeszcze widać po chwycie pistoletowym, zobaczcie. Chwyt jest bardzo podobny do całej rodziny karabinków M4 czy AR-15. Jak sobie przypomnicie, chwyty MP5 czy G36 to są one zupełnie inne, a to jest zrobiony chwyt typowo stylizowany właśnie na M4. No, typowo właśnie na rynek amerykański, gdzie są przyzwyczajeni do tego typu chwytów. W Polsce ten karabin również był zakupiony. W 2005 roku Komenda Główna Policji zakupiła na potrzeby Centralnego Biura Śledczego partię pistoletów maszynowych UMP, niestety na amunicję 9 mm, więc jakby trochę sens mijał się, no ale jednak nadal było to tańsze niż MP5, lżejsze, no i konstrukcja również trochę nowocześniejsza. Nie tylko CBŚ w Polsce tego używał. W 2007 roku UMP wszedł na uzbrojenie policyjnych antyterrorystów i również do Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji. A część z Was pewnie kojarzy tę broń z gier komputerowych. W grach występuje bardzo często. Oczywiście ja nie mam o tym pojęcia i tu musiał pomóc mi Kacper i wypisać mi, w jakich grach występuje UMP. I z tego, co mi wypisał, kilka gier, bo podobno nie wszystkie, to Counter-Strike, oczywiście Global Offensive, Payday 2, Call of Duty, Battlefield, SWAT 4 i Rainbow Six. I to ostatnie nawet ja kojarzę. Tak więc część z Was na pewno biegała z tym w różnych grach komputerowych. Może też część z Was będzie chciała dzięki temu pobiegać sobie na airsoftowym polu walki. Chociaż tu oczywiście niestety mamy kaliber taki jak zawsze,
czyli tylko i wyłącznie 6 mm. Wracając więc do pliki airsoftowej, jak zapewne część z Was już zauważyła, mamy tutaj sporo analogii do G36, trochę mniej do MP5. Jakby pierwsze, co się rzuca w oczy, na pewno to selektor ognia, selektor dwustronny. Plika ogólnie jest bardzo przyjazna dla osób leworęcznych, ponieważ większość manipulatorów mamy albo na środku, albo dwustronnie. No i właśnie jest to selektor ognia. Bardzo prosty, z bardzo wyraźnym klikiem. No jakby też bardzo pewny, nie przestawia nam się sam. Z drugiej strony oczywiście selektor jest dokładnie taki sam. I tutaj mamy przycisk, dzięki któremu składamy sobie kolbę. Czyli dokładnie tak jak w G36. Podobnie trochę jest z trzymaniem tej kolby. Tu mamy taki dzyndzel, na który zakładamy sobie specjalnie wyprofilowaną ramę kolby. Tylko zobaczcie, ten dzyndzel jest niezbyt duży i nie radziłbym tego tak jak w giecie po prostu zatrzaskiwać na chama, ponieważ bardzo szybko sobie go złamiecie. Bo tutaj trzeba tą kolbę trochę podnieść do góry i jakby założyć o to. I wtedy dopiero to wszystko nam się trzyma. Ściągając kolbę też nie radzę tego na chama po prostu zrywać, ponieważ bardzo szybko pozbędziecie się tego plasniczku. Tylko tak samo, delikatnie w górę i wtedy rozkładamy. Może nie jest to takie super szybkie, ale jest proste i na pewno niezawodne. I nic tutaj Wam nie lata. Uchwyty do zawieszenia. Mamy tutaj jedno kółko, drugie. Nie do końca wiem, po co jest to, ponieważ tutaj mamy trzecie i to obustronne, dokładnie tak jak jest w giecie. Zresztą ten sam układ szyna RIS plus ten uchwyt, to samo jest w G36. Więc to jest dość analogiczne. Przyrządy celownicze również bardzo podobne jak w giecie. Czyli mamy muszkę tunelową. Tu mamy szczebinkę i albo jest to taka, powiedzmy, tradycyjna z nacięciem, albo coś takiego. Oczywiście jest to regulowane śrubą w pozycji pionowej i tu jest chyba regulowane kluczykiem lewo-prawo. Ale nie oszukujmy się, airsoftowe przyrządy celownicze są raczej tylko dla zasady. Tak za chwilę zamontujemy zarówno my, jak i pewnie Wy na tym kolimator. Szyna grzbietowa jest krótka, ale myślę, że spokojnie wystarczy na kolimator. To jest pistolet maszynowy, więc nikt tutaj nie będzie ładował lunety. Szyna jest trochę podniesiona w stosunku do kolba, więc będzie to całkiem wygodne do celowania, ponieważ mam podniesioną linię celowniczą. Nawet w przypadku maski, tutaj kolimatorek spokojnie możemy montować na niskim montażu i będzie to nadal wygodne. Działający bolt catch. Mamy tutaj dźwignię przeładowywania, troszeczkę jak w MP5. Możemy sobie ją tutaj założyć i wtedy mamy odsłonioną komorę hop-up z regulacją tegoż hop-upu. No jak widzimy, dostęp do komory jest naprawdę niezły. Możemy jeszcze, przytrzymując tutaj bolt catch, zwolnić sobie ten zamek. O, akurat i zostaje nam otwarty, tak powiedzmy do połowy. Nadal dostaniemy się do hop-upu i możemy sobie to działającym bolt catchem zrzucić. Tak po prostu. Nie wiem w sumie po co, ponieważ możemy sobie zablokować w ten sposób, ale jak mamy fantazję, to możemy to odblokować, a zostawić na bolt catchu i potem go zrzucić. Nie wiem po co, ale można. Ok, to już chyba mówiliśmy wszystko. Tu mamy dźwignię zrzutu magazynka. Tak jak mówiłem, selektor obustronny, dźwignia zrzutu na środku, a więc tak samo wygodna dla osób prawo, jak i leworęcznych. Wyciąga się dokładnie tak samo. Tak więc replika naprawdę przyjazna dla osób leworęcznych.
Generalnie moc tej piki to około 360 fps, przynajmniej tak podaje producent. My oczywiście będziemy za chwilę sprawdzać to jeszcze sami. Magazynek, jak się okazuje, nie na 300, a na ponad 500 kulek, high cap. I całkiem sporo miejsca na baterię. Aby dostać się do baterii, składamy kolbę. I zobaczcie, mamy taką małą, subtelną klapkę. A więc łatwo się domyśleć, że tutaj właśnie jest batka. Otwieramy sobie ospazuja. Wyciągamy wtyczkę, mała ta mija. Niestety nie mamy tutaj żadnego układu elektronicznego. Ale jest to G&G i bebechy sobie spokojnie powinny wytrzymać. Więc założymy batkę 11. To jest dosyć mała bateria. To spokojnie zmieściłaby się jeszcze dłuższa. Grubsza. Zobaczcie, że ta batka wchodzi dość głęboko. Jeszcze cały paluch wchodzi. Spokojnie, prawie dwa razy dłuższa by weszła. I też wchodzi dość luźno, więc nawet gdyby była grubsza, to też wejdzie. Także mimo, że jest to pistolet maszynowy, czyli konstrukcja niezbyt duża, no miejsca na baterię jest naprawdę sporo. Nawet gruby stick spokojnie nam tutaj wejdzie. Kable oczywiście chowamy. Zamykamy klapkę. Bateria nam nawet jakoś mocno nie lata. Ok, mamy podpiętą batkę. Naładujemy magazynek. Magazynek otwieramy tutaj klapkę. I niestety ta dziura do wsypywania kulek jest dość mała. A więc musimy uważać, żeby nie nasypać sobie na bogatości kulek wszędzie dookoła. Ja to pewnie zrobię, ale wiadomo, ja nie płacę za te kulki. No i można nawet złapać technikę. No magazynek nie wygląda, ale naprawdę kulek wchodzi tutaj sporo. Podkręcamy oczywiście tym kółkiem na dole. Tak więc mamy już kulki, mamy już podpiętą batkę, ale oczywiście założymy kilka gadżetów jeszcze. Bo czemu nie, skoro mamy tyle szyny list. Na pewno założymy kolimator. Kolimator, Viper, oczywiście jaki to kolimator, ile kosztuje, będzie w odnośniku. Kolimator celowo o konstrukcji otwartej, nieduży, na niskim montażu, ponieważ ta linia celowana nam spokojnie na to pozwala, więc nie musimy tutaj podwyższać sobie montażem. Generalnie zamontuję też coś, co nam nie będzie do końca potrzebne, ale w ramach pokazania wam tego jako ciekawostki. Osłona kolimatora. Jest to bardzo fajna i praktyczna rzecz. W tej chwili niestety nie do końca działa, ponieważ jeszcze jest na tym naklejona folia. Montujemy sobie to w ten sposób przed kolimatorem. To z tego powodu, że szybka w kolimatorze jest niewymienna. Jeżeli dostaniecie strzał prosto w szybę kolimatora, no to ten kolimator po prostu ktoś wam stłucze. I szybka jest niewymienna. Stłuczona szybka w kolimatorze oznacza, że kolimator jest do wymiany, czy po prostu do wyrzucenia, musicie kupić nowy. Więc dużo prościej, łatwiej i taniej jest kupić sobie taką osłonę optyki, którą w ten sposób nosząc macie bardzo czystą, znaczy czystą linię celowania, jednak szybka wam jej nie zasłania w żaden sposób. A jeżeli wchodzicie do budynku, czy zaczyna się strzelanie, robicie coś takiego, ta szybka jest oczywiście całkowicie przezroczysta. Po tym jak zdejmiecie sobie folię ochronną, opiera się jeszcze o kolimator, więc wszystkie strzały z naprzeciwka będą się rozbijały na tej pleksji,
a nie na waszej szybie od kolimatora. Jeżeli nawet ta szybka wam pęknie, chociaż nie powinna, bo jest to bardzo mocna plexi, to w komplecie jeszcze macie drugą. Ale tak czy inaczej, osłona optyki jest na pewno znacznie tańsza niż optyka. No i łatwiej sobie wymienić szybkę, czy cały ten to urządzenie, niż kupować sobie jakiś czas nowy kolimator. W broni bojowej, jeżeli już dostaniecie w twarz i zahaczy wam o kolimator, to nie martwicie się tym, czy stłucze wam szybkę w kolimatorze. 2SG, jednak jest to ważne i jakby szkoda kasy kupować sobie co strzelankę nowy kolimator. Założymy jeszcze sobie chwyt przedni. Taki nietypowy, a możemy tutaj jeszcze sobie włącznik latarki zamontować żelowy. Zobaczmy. Z takim chwytem. Już jak to szło. Takie coś nam z tego wyszło. Bardzo wygodny chwyt. Fajnie byłoby tak naprawdę zamontować jeszcze tutaj szynę ze stoperem na kciuk. I naprawdę byłoby to bardzo ergonomiczne. Ok, mamy sprzęt zamontowany. Magazynek, bateria, zaraz pokażemy wam jak to strzela. Jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie tutaj, bardzo nietypowy tłumik płomienia. Troszeczkę podobny jak te w MP5. Z nacięciem w tym miejscu. Niestety, z tego co widzę, to nie jest odkręcany i nie ma tutaj gwintu 14. Tu jest jakiś gwint wewnętrzny. Niestety ciężko powiedzieć jaki. Nie wiem, może będą pasowały przejściówki do pistoletów. Czy to jest przejściówka do pistoletów z gwintem 12 w środku, ale niestety nie pasuje. Tak więc to jest jakaś 13 gwint w środku. Także bardzo nietypowy. Więc niestety zwykłego tłumika sobie nie założycie. G&G robi jakieś swoje tłumiki QD, które można szybko tutaj zapiąć. Niestety nie ma ich w komplecie. Chociaż są, jest ich zdjęcie na opakowaniu. No i niestety my ich nie mamy w ofercie, więc zostaje wam tylko coś takiego, ewentualnie przerabianie tego gwintu wewnętrznego. Dobra, skoro wszystko już mamy omówione, zobaczmy jak to maleństwo strzela. Tylko najpierw ucha na oczu. Również nowość w naszym sklepie, czyli nowe, bardzo fajne okulary od Pyramex, robione w USA. Trochę jeszcze podkręćmy. I ogień pojedynczy. Jak na replikę stokową, która nie ma żadnej elektroniki, to ma naprawdę całkiem niezłą reakcję na spust, ale jeszcze zobaczmy ogień ciągły. Tak więc jak widzicie i szybkostrzelność, i reakcja na spust naprawdę niezłe. Jeżeli ktoś nie lubi elektroniki albo jej nie potrzebuje, to tutaj naprawdę na baterii 11 ma niezłą kosiarkę do C-Cuba. No i w zasadzie myślę, że spokojnie można to z pudełka po prostu wyjąć i strzelać do C-Cuba bez jakichś szczególnych tuningów. UMP. Czy będzie to idealna C-kubówka? 322. 321. 326. 322. 320. Tak więc idealnie do C-kuba. Zobaczymy ile UMP od G&G waży.
Sama replika z akumulatorem 2,35, a jak dołożymy magazynek, to 2,5 kg. Tak więc jak na taką giwę, to naprawdę nie za duża ta waga. Tak więc, jeżeli szukacie jakieś fajne repliki do C-Cuba, nietypowej, znudziły Wam się MP7, MP5, MP9, ARPy, no to z UMP mało kto biega. Oryginalny kaliber, przynajmniej w oryginale, oryginalne magazynki i bardzo fajna i ergonomiczna replika. Po więcej szczegółów i cenę zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.